Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przede mną słonina. Słuchajcie, będziemy robić smalec, ale nie w taki, wiecie, tradycyjny sposób, tylko zobaczcie, jest maszynka i mam kilka słoików. I do tego potrzebować będziemy trochę przypraw i piekarnik. Proste, prawda? Brzmi fantastycznie prosto, ale poczekajmy. Najpierw słoninę musimy pokroić i zmielić. Za czasów mojego dzieciństwa, słuchajcie, to była słonina na 3 palce gruba. Teraz to takie, wiecie, płateczki, jak ja to nazywam. I zmielimy na sitku o grubych oczkach, ale najpierw pokrójmy. Używamy słoniny twardej, nie łoju. No i dobra, słuchajcie, to mam zmielone i teraz zobaczymy, ile słoików mi z tego wyjdzie. A jeżeli będzie za dużo, to sobie zamrożę i będę miał do jakichś, wiecie, kluchów. Na dno każdego słoika, tutaj mam czosnek, wrzucam ząbek czosnku, tylko go trochę przygniotę. Teraz tak, po 2 ziarna ziela angielskiego dla aromatu pięknego. Dobra. Po 1 liściu lawrowym. Tutaj mam jeszcze majeranek i sól, ale to za chwileczkę. I teraz przekładamy zmieloną słoinę do 3/4 wysokości słoika. Delikatnie uciskając. Pamiętajmy, że jeżeli za mocno uciśniemy, będzie nam się słonina ciężko wytapiała. Także ona musi być, wiecie, luźno. No i musiałem zmielić to, co zostało. To razem z 2,5 kg świeżej słoniny wyszło mi 5 z takich słoików. I teraz tak, do każdego słoika wsypujemy po małej łyżeczce majeranku. Sól wedle uznania. Ja będę wsypywał po 0,5 łyżeczki. Słuchajcie, później na chlebie będę po prostu sobie albo dosalał, albo nie. I teraz co najważniejsze. Słuchajcie, już wam wszystko tłumaczę. Bierzemy folię i robimy dekselki. Tak, by przykryć delikatnie słoik. W ten sposób. Dobra. Kolejny. Słoiki układam na blaszce. Wykładamy czymś blachę, żeby słoiki czasem nam nie popękały. Ja mam taki, wiecie, taki silikonik specjalny do blachy. O tak. I teraz wkładam to do piekarnika, ale do zimnego piekarnika. I dopiero ustawiam temperaturę do 190 stopni i będę wytapiał tłuszczyk jakieś 1,5 godziny. Skwarki muszą się, wiecie, delikatnie zacząć rumienić albo brązowić. A jeżeli po 1,5 godzinie tego nie zrobią, przetrzymajmy 2 godziny. Nic się nie stanie i spotykamy się ponownie. No i minęło równe 1,5 godziny.
Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu przepięknie zrobiły się skwarki, smalczyk wytopiony, a pachnie, że ohoho. I teraz tak, zobaczcie, zdejmujemy folię i zakręcamy. I dość mocno zakręcamy. Starajmy się to zrobić dość szybko. Wtedy nam słoiki zaciągną. I kolejny ciach. Chodź no tutaj, kolego. Uwaga, bo tłuszcz zazwyczaj jest gorący. I słuchajcie, i tak słoiki zostawiamy do całkowitego ostygnięcia, do zastygnięcia się smalcu, a później tylko łyżką i na kanapki. I oczywiście w międzyczasie możemy odwrócić raz, dwa. Chodzi o to, żeby skwarki pomieszały się z tłuszczem. I tyle, więc spotykamy się na degustacji. No i zobaczcie, smalec pięknie zastygł, więc musimy spróbować, prawda? Słoiki bardzo dobrze zaciągnęły, zobaczcie, wklęsłe wieczko. No właśnie. Ciężko otworzyć, ale ja się przygotowałem. I teraz, zobaczcie. I teraz taki smalec przekładam sobie do miseczki. Jak pachnie, zobaczcie, jak pięknie wygląda. I w jak prosty sposób jest wykonany, prawda? A kolejne słoiki sobie stoją zamknięte i można je przechowywać. Można by rzec latami. No i teraz zestaw śniadaniowy, żebym tak to nazwał. Tutaj mam ogórki konserwowe, oczywiście domowej roboty, można użyć kiszone. No i jakiś porządny kawał chleba. Smarujemy smalcem. Spójrzcie tylko. Teraz ogóreczek. Można nawet położyć kawałek papryki, bo one były z czerwoną papryką. Smacznego. Solić już nie muszę, bo soliłem smalec. Wow. To jest przepyszne. Wow. Słuchajcie, to jest prawdziwe polskie jedzenie. To się nie równa z niczym. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film, no i życzę wam smacznego. I spójrzcie, jak sobie w prosty sposób przygotowałem taki rarytas.